14 kwietnia 2022 rok i w końcu w cieplej, powyżej 15 stopni, chyba jako pierwszy taki dzień naprawdę ciepły w miarę. O, tu postawiłem skrzyneczki z podbiałem. Takie sobie właśnie wykorzystałem szufladki, znalezione oczywiście pod blokiem. No i kwiatki stoją i one tutaj sobie teraz mogą pyłek jeść. Ale teraz na razie nie siedzą na tym podbiale. Widocznie mają lepszy pożytek gdzieś tam. Ale ładnie się młoda pszczoła oplatuje w tej chwili. Pyłku przynoszą sporo. Widziałem z jasnoty takiego czerwonego i jasno-żółtego. Na wierzbie jeszcze dużo ich siedzi. I latają ładnie pszczółki. Prawda? Adaś? No latają pszczółki. O. Tu troszkę bliżej je nagram, jaki ten pyłek przynoszą. Ciemno-żółty, to mi się wydaje, że to już może być z mniszka. Jasno-żółty pewnie z jakiejś wierzby. Bądź innych kwiatków. No i tam dużo latają w następnym ulu. O, i bardzo dużo tego pyłku przynoszą, także rozwój jest chyba dobry. Później muszę te wlotki już poszerzyć. Nie, ale się... O, ładnie sobie latają. Chodź, Adasiu, żeby cię nie urządliła jakaś, bo już widzę, że cię uderzyła. One tak szybko teraz latają, że potrafią w główkę uderzyć na przykład. Raczej niechcący, bo one pracować chcą szybko. Tak, i ten podbiał właśnie sobie tak posadziłem. On się rozrośnie w przyszłym roku. Wstawię do ciepłego i zacznę sobie trochę wcześniej go przygotowywać, żeby tam na luty, marzec troszkę tego pyłku było. Tamten już przekwitł. No i przy każdym ulu sobie jeszcze tam dwie skrzyneczki takie dosadzę tego podbiału, żeby sobie troszkę pyłku na wiosnę. Jakieś chrząszcze małe się siedzą na tym podbiale. Ale ładnie latają pszczółki. Fajnie, że wreszcie pogoda taka bezwietrzna, no i te powyżej tych 15 stopni tu. No i dzisiaj będę musiał troszkę te gniazda poszerzyć. Jest okazja. No, bardzo ładnie latają i te kwiatki sobie siedzą. Rosną sobie kwiateczki i później będzie sobie z tych kwiatków pszczółka pyłek zbierać. Zbierać pyłek będzie, żeby miały co jeść te małe pszczółki. No, no i dzikusy. Karmel, Snowy, tu są kleszcze. Kleszcze tam są, Karmel, Snowy, nie biegajcie po trawie. O, pięknie latają, pięknie. We wszystkich ulach. Nie. 17 kwietnia 2022 rok. W końcu ciepło, 17 stopni i będziemy robić przegląd. Na razie obserwujemy, patrzymy i się lenimy. Oczywiście pieseczki siedzą i się zastanawiają, kiedy będą urządlone. Ale łagodne chyba, jak to na wiosnę. Podbiał kwitnie. Pszczółek na podbiale nie ma, ale widziałem tam na... Jeszcze jedną skrzynkę mam, to ty zabrał ten znowu. To były pszczółki samotnice na tym podbiale, bardzo ładnie zbierały pyłek. Już parkami latały malutkie takie pszczółki samotnice, także takie wzbogacanie pożytków przy ulach to naprawdę daje bardzo dobry efekt, nawet dla dzikiej przyrody. Później jak mi się uda, to nagram tą pszczółkę. Bardzo ładna pszczółeczka jest. Także próbujemy, będziemy poszerzać gniazdo. No i troszeczkę przeglądu robimy. Pszczółki są. Ładnie się rozbudowały i dołożymy im troszkę nowych, hoffmanowskich, bo nie miałem hoffmanowskich tutaj. Także trochę ciężko było ustawić. Ale powolutku, no już widzę, że jest przyzwoicie. I pracujemy. Węzły tak średnio odbudowały. Jedną pociągnęły, jeszcze jedną nie, ale wiadomo, chuj zimno było. Ale ładnie zaczerwiony jajeczek, dużo. Matka jest.
Matka jest. I pszczółka też jest. Teraz zobaczymy, co się dzieje w Nowym Ulu. Tym, który był wymieniany, który ma takie ładne wlotki białe, gdzie widać dokładnie, ile pszczół lata przy białym, plus w tym pięknym wizjerku, gdzie można zawsze zajrzeć, co ta pszczółka tam robi. Zdrości nie złapie, ale coś tam widać. Nie widać. Pszczółka jest. Chowamy, zamykamy. Będzie potrzeba, to otworzymy przy jakichś dużych pożytkach. A teraz sprawdzamy, czy to się sprawdza. Otwieramy. I co tu mamy? Jakoś tak mi się ustawiło to. Jasno, bardzo. A, zdejmiesz? Tu ocieplenie. To jeszcze od takiego pana, którego kupiłem pszczoły. On te kołderki stosował. I to moje powłaczki, które zrobiłem, tu akurat z pajączkami. Dudko to masz? A, wyjmujesz, dobra. Tutaj to jest nie ten. O, i plus, dobra. Otwieraj je. O, beleczki spadły. Dobra, bo to zostawiłem beleczki, bo nie miałem takiej ojojoj, atakuje mnie troszkę. O, te są akurat troszkę nerwowe. Właśnie takie miały nadbudowane strasznie te. Muszę to wszystko jakoś tam ogarnąć w końcu. Pozmieniać. O, zabierz beleczkę. I tu jest pszczółki troszkę chyba mniej. Pokarmu widzę, że bardzo dużo. Bardzo nadbudowały. Te szerokie były strasznie te plastry. I zaraz wymienię. I proszę bardzo. Przegląd robimy, robimy. O, tyle pyłku naprzynoszone. Po prostu szok. Już się powygryzały pszczółki, tutaj jeszcze larwy. A co się okazało? Proszę bardzo, już truteń sobie chodzi. Już jeden. Tu drugi truteń. Także ten bakwast się dużo szybciej rozwija. Naprawdę muszę dołożyć tych rameczek, węzy wstawić, bo dużo, dużo szybciej się rozwija. Rodzinka piękna. Już są trudne. Już po przeglądach, ale jeszcze zauważyłem, bo mam tutaj pod taką śliwką właśnie, patrzyłem, czy ona rozkwitła, i rozkwitła troszkę ta śliwka. Fiołki, na fiołkach też pszczółki sobie pracują, proszę bardzo. Nie jest to bardzo dużo pszczoły, chociaż fiołków sporo. Zauważyłem, że pyłek zupełnie taki bielutki. Nieduże ilości, ale nektaru chyba zbierają, bo bardzo, bardzo ładnie te fiołki pachną. Fiołek jest przepiękny w zapachu. A śliwa już zaczyna zakwitać. Proszę bardzo, pąki bardzo takie już grube, ale już się pokazały też nawet kwiatki. I gdzieś tam widziałem już pszczołę. Tu co prawda więcej tych samotnic małych lata, ale gdzieś tam widziałem już miodną pszczółkę, też już się tam po tej śliwce niektóre te kwiatki. Myślę, że jak się rozwinie ta śliwa porządnie, to jej tych będzie sporo tych pszczółek na niej. O ile po prostu pogoda będzie, bo jutro ma padać i się zepsuć bardzo. A jeżeli chodzi o rozszerzenie gniazd, to już zakończyliśmy pracę. Pszczółki mają poszerzane gniazda. Na tych ładnie widać, ile ich jest. Chociaż te są bardzo wściekłe, te pszczoły. Naprawdę z nimi się bardzo ciężko pracuje. I nie wiem, co to za rasa. Przypuszczam, że tam się mogła skrzyżować z jakąś środkowoeuropejską, czy bo nieduża ta pszczółka szara, ale tak wściekła w porównaniu do tej reszty. To jest przeokropne. Najłagodniejsze te bakwasty i tak naprawdę to najładniejsze gniazda. Jeżeli chodzi o ilość pszczoły, w dwóch tych bakwastach to było od pana Andrzeja Sowy zakupione pszczółki, to w dwóch tych gniazdach to naprawdę pszczoły ładnie, już trutnie są właśnie w tych bakwastach. Jedna rodzina bardzo słaba. Dołożyłem rameczkę, tam zostały z pokarmem, to położyłem na górę z miodem. Ramkę
jeszcze zimowym pokarmem. Bo pszczoły na samej górze, zaczerwiona tylko lekko góra plastra, a dół zupełnie pusty. Widocznie tam miały problemy jakieś w ciągu zimy, także no, wyjadły wszystko co miały, a jednocześnie pszczoły niewiele. Ale postaram się po prostu im zasilić, jak będzie tamta, te dwie bakwasty od pana Sowy, co są to, jak one tak naprawdę ładnie czerwią i bardzo szybko, to może tam im dołożę jakąś ramkę czerwiu skrytego, postaram się je po prostu zasilić. No i czekamy teraz już rozszerzone, to myślę, że będziemy czekać na mniszek pierwszy. No i później już nadstawki się położy na rzepak. Ale rzepak na razie jeszcze mały. Tu mniszka widać, to jest sporo. Rzepak też jest posiany dookoła w czterech miejscach, tak w każdym kierunku, z tego co widziałem. Ale no nie rośnie. No dzisiaj jedyny ciepły dzień chyba. Niewielki ten rzepak. No myślę, że jeszcze spokojnie trzeba ten tydzień czy dwa poczekać do rzepaku albo i... Nie wiem, czy on zdąży w kwietniu zakwitnąć, ten rzepaczek. W tamtym roku to chyba dopiero w czerwcu zaczął kwitnąć, to prawie że z akacją bieda była. Chociaż ja pszczół nie miałem, to tak bardzo na to nie zwracałem uwagi. Ale bardzo zima długa była, wiosna bardzo zimna. Jest śliwa właśnie ta łycza, co mam, co teraz się lekko rozkwitła. Dzisiaj 14, na początku powiedziałem, że 17, ale to 17 stopni było i się pomyliłem. Ale 14 kwietnia, a w tamtym roku ta śliwa zakwitła na 1 maja dosłownie. Także taka różnica, no te dwa tygodnie. Myślę, że jest i tak opóźniony tydzień ta wegetacja w stosunku do jakiejś takiej normalnej wiosny, a w tamtym roku no to te 3 tygodnie spokojnie były po prostu przesunięcie, jak nie więcej. Tamten rok był naprawdę zimny na wiosnę. Tutaj powolutku się to rozkręca, także no mam nadzieję, że zdążą. Tego rzepaku bym chociaż chciał trochę spróbować zebrać jako pierwszy pożytek mój. A tam rodzinkę będziemy po prostu, postaramy się trochę zasilić. No i moje podbiały, na podbiałach jakieś chrząszcze siedzą, jedzą, ale i motylki przylatują. No i te właśnie małe takie pszczółki, te samotnice. Bardzo sympatyczne pszczółki, takie maleńkie, bardzo ładne.